zdrowia, szczególnie dla normalnych. No i ty zostaniesz Indianinem. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest szałeczka, dzwoneczek, dzyndzyń o codziennych powiadomieniach, ale polecaj komu możesz. I ty zostaniesz Indianinem. No to był taki film młodzieżowy z lat 1970 o takim hochsztaplerze i tam chłopak marzył, że zostanie Indianinem. Tam pióropusz jakiś taki był. No ciekawe jest to, że pióropusz w Ameryce, Indianie to nosili, każde te pióro to reprezentowało jednego zabitego wojownika z przeciwnego plemienia. No i jest bardzo dużo plemion w Ameryce. Całe Ministerstwo do Spraw Indian, to oni mają budżet tam kilkadziesiąt miliardów. Tych plemion jest no dziesiątki, jak nie setki. Na wschodnim wybrzeżu, tam gdzie jest ta tak zwana Nowa Anglia, kiedy Purytanie, czyli ci czyści chrześcijanie przyjeżdżali do tej Nowej Anglii, do tych kolonii, no to oni byli wyjątkowo religijni do tego stopnia, że tam patrzyli na tą Biblię i wszystko wypełniali. I między innymi hazard i alkohol, no to była najgorsza rzecz, jaka może być. Dlatego była prohibicja, dlatego nie było hazardu. Ale Indianie dlatego, że mają swoje te prawa na terenach do własnych rezerwatów. No rezerwat to brzmi dosyć pejoratywnie, no ale to jest ich teren. To jest ich teren. I właśnie na wschodnim wybrzeżu, w tej Nowej Anglii, prawnicy znaleźli taki kruczek, że prawo federalne nie podchodzi, czyli można robić kasyna na ziemiach indiańskich. No i teraz tam się zgłaszają pradziadek czy prababcia była Indianką, także tam jest 0,5%, 1% krwi, no i oni się uznają za Indian. No i mają pieniądze z tych kasyn. W Oklahomie jest jeszcze ciekawie. Oklahoma, no to znaczy tam jakiś może wódz indiański, czy jakaś inna nazwa lokalnych Indian. Oglądaliście ten, i ty zostaniesz Indianinem, ale przypuszczalnie, jeżeli jesteście w wieku 50-60 lat, no to przypuszczalnie oglądaliście też Winnetou i Apanaci, te wszystkie wschodnio-niemieckie filmy, gdzie było to bazowane na powieściach Karola Maya. Także Apache, Siuksi, Czarne Stopy, Szoszoni, no dużo jest tych plemion. No i w tej Oklahomie jest do tej pory 2 miliony ludzi. I te 2 miliony ludzi mają niezależne prawo. No i tu jest ta makabra. To jest makabra, tu jest idiotyzm, tu jest to rozdzielenie prawa plemiennego od prawa federalnego. Bo co się stało w 2020 roku? Sąd Najwyższy, największy, najważniejszy sąd najwyższy w Ameryce zdecydował, że Kongres nigdy nie odpuścił tych specyficznych praw plemiennych na rezerwatach, no i że rezerwaty mają swoje prawa. No i tu jest dziwaczna sprawa. Cheyenne Sims, ona w 2017 roku została skazana na 16 lat więzienia. Za co? Za co została skazana? No sytuacja była taka, że jej mąż miał kochankę. Ta kochanka zmarła w 2015 roku, no i Cheyenne Sims zbezcześciła ciało tej kobiety, obcięła jej piersi, pokiereszowała ją, zrobiła zdjęcia ze swoją obrączką. No i była skazana w 2017 roku, ale w 2021 została wypuszczona. No dlaczego? No dlatego, że prawnicy zaczęli się odwoływać, że rząd federalny nie mógł jej skazywać, tylko powinni Indianie. No a Indianie nie mają systemu prawnego, nie mają sądów. No są obywatelami amerykańskimi, bo są urodzeni na ziemi amerykańskiej, to oni są 100% procentowymi.
No i pomimo, że ona jest 1,64, czyli 1,64, no co to znaczy i jest Indianką, tak? Jeżeli rodzice, jedno z rodziców jest Indianinem, to jest połowa, później jak dziadek to 1,4, 1,8, 1,16, 1,32, 1,64, tak? Czyli 1,64 to jest tak mniej więcej 1,5% krwi. Niemcy to chyba tylko szli do pradziadka, czy może nawet do dziadka, także to musiała być tam 1,8 czy 1,16, a tutaj jeszcze dwa dalej pokolenia. No i została zwolniona. Została zwolniona, rząd federalny Waszyngtonu nie mógł jej zamykać. Indianie sami w sobie powiedzieli, że oni nie będą jej skazywali, no bo ona ma tylko 1,5%. No i w sumie ten dziura w prawie zwolniła tą kobietę. Następna dziura, którą Sąd Najwyższy, amerykański Sąd Najwyższy doprowadził do tego w Oklahomie, to było to, że facet Richard Roth, no on jechał wielkim trakiem, takim półciężarówką Chevy Tahoe, no i zabił, potrącił młodego chłopaka, 19-letniego Cherokee, no i zamiast zabrać go do szpitala, no to pojechał do swojego domu, wziął żonę i przyjechał z powrotem i kazał jej siedzieć za kierownicą. Jak sprawdzili mu krew, no to miał 4-krotnie więcej alkoholu we krwi niż prawo przewiduje. No i tu znowu zaczyna się ta sprawa, że dostał 20 lat za zabójstwo, no a później było odwołanie, później to wszystko poszło, to sprawy plemienne i tak dalej, no i może i został zwolniony. Także jeżeli ten kierowca zabiłby powiedzmy Irlandczyka czy Meksykanina, no to by siedział w więzieniu 20 lat, a tak to został wypuszczony, dlatego że Sąd Najwyższy zrobił jakąś taką interpretację, no a później teraz interpretują. Matka tego 12-latka po prostu nie może uwierzyć, no nikt nie może, nikt normalny nie może uwierzyć, żeby takie rzeczy się działy w Ameryce i żeby ludzie obeznani z prawem, czy odpowiedzialni za prawo, wykorzystywali ten decyzję Sądu Najwyższego na temat prawa wewnętrznego, żeby wykluczać prawo federalne. No to ona jako Indianka właśnie powiedziała, że w Oklahomie, no to syn i ona była obywatelem Oklahomy, byli obywatelami Stanów Zjednoczonych i to jest nieprawdopodobne, żeby można było kogoś w ten sposób wypuścić. No i mówi, kto wytłumaczy jej rodzeństwu tego chłopaka. Oklahoma starała się przekonać Sąd Najwyższy, żeby oni jednak zmienili tą swoją decyzję, no ale to też chyba coś, to nie chodzi, to niemożliwe jest, żeby to było tak głupie, tak? No a niestety to jest tak głupie, no bo teraz jest od 2020 roku jest kilkaset różnych odwołań. Wszyscy skazani, ci, którzy tam wykończyli czy zabili Indian, to teraz w sądzie federalnym, czy w systemie federalnym piszą odwołania, piszą o zwolnienia i tak dalej, w tych rezerwatach indiańskich, no to też tam nie jest spokojnie, tam się zabijają, tam hodują narkotyki, tam jest makabra, no ale na pewno to nie pomaga, że ludzie z zewnątrz, którzy nie są sądzeni przez te sądy indiańskie, bo ich w zasadzie nie ma, są zwalniani. To nie powinno być tak. No, szczególnie to prawo nie powinno działać wstecz, no bo to jest nie jest konstytucyjne, nie jest prawdziwe, no i no jest zdecydowanie nie do uwierzenia.
w wypadku tej kobiety, w wypadku tego kierowcy, czy taka była wizja Sądu Najwyższego, żeby rozdzielić ziemię indiańskie od ziem federalnych i całej reszty? No przypuszczam, że nie. No ale to jakiś taki paradoks jest, jakaś taka makabra, nieprawdopodobne. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. To zawsze prowadzi w dobrym kierunku te wszystkie nowinki socjalistyczne, wszystkie telewizje. Zawsze prowadzą do złego. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co się dzieje. Widzicie, co się dzieje z inflacją. Widzicie, co się dzieje w sklepach. Ceny rzeczy, których brakuje. Benzyna i tak dalej, i tak dalej. Także 2022 zmieńcie swoją przynależność partyjną albo co najmniej nie idźcie głosować znowu na socjalistów. Zdrowia dla normalnych.